8 minut po godzinie 8. O tej porze tradycyjnie przenosimy się do studia numer 2. Tam jest już Michał Lewandowski. Pora więc na poranną rozmowę Radia Nysa. Gość Radia Nysa. Witam serdecznie, Michał Lewandowski, studio numer 2, Radio Nysa 103 i 6 FM. Dzisiaj gościem Radia Nysa, gościem Państwa jest pan Daniel Palimonka, członek zarządu powiatu nyskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam Państwa. Ale również członek zarządu Platformy Obywatelskiej, czyli polityk. No tak, oczywiście. Nie będziemy sobie zabierać mikrofonów. Nie, wystarczy, że napatrzymy się na to, co dzieje się w Sejmie i... Chyba trzeba trochę refleksji. Również myślę, że patrząc na to, co dzieje się w Sejmie, mogliby się posłowie nieraz nauczyć i spojrzeć na to, co robią samorządowcy, sejmiki. Czasami mam wrażenie, że ta kultura dyskusji tam jest w samorządach jest wyższa. W ten sposób. Jeżeli starczy nam czasu, panie Danielu, trochę sobie popolitykujemy na koniec, ale chciałbym z panem przede wszystkim o sprawach lokalnych porozmawiać. Przejazd przez Tamę Nyską. No sporo kontrowersji jest. Czy są jakieś nowe rozwiązania, nowe propozycje? No tak. Wyglądało na to, że jesteśmy już bardzo blisko pewnych rozstrzygnięć. No, wojewoda wylał kubeł wody na to wszystko. I wojewoda, ale też okazuje się Ministerstwo Obrony Narodowej. Bo nie wiem, czy chcący, czy niechcący wpisało nasz obiekt na listę obiektów strategicznych dla obronności kraju. No i siłą rzeczy ta sprawa, czy uzgodnienie wszelakich warunków, które należy spełnić, się przeciągnie. Będą trwały pewne ekspertyzy, jak zadbać o zwiększenie bezpieczeństwa, jak zadbać o to, aby te warunki, które dotyczą zadań, raczej obiektów wpisanych na tą listę, mogły być spełnione. I to na pewno trochę potrwa, bo do tego są, musiały być... Czyli przejazd jest na razie nierealny? Jest realny moim zdaniem i zdaniem pana starosty, natomiast na pewno to nie będzie tak szybko, jak myśmy się tego spodziewali. My ze strony samorządu powiatu jesteśmy gotowi, żeby przystosować, tak jak wspomnieliśmy, pas drogi do bezpiecznego przejazdu, do bezpiecznego poruszania się dla pieszych, rowerzystów. I to jesteśmy błyskawicznie w stanie zrobić. Jeżeli byłaby taka zgoda, to natychmiast. Natomiast no, musi być spełniony szereg, czy my się z tym zgadzamy, czy nie, czy ten obiekt powinien być wedle nas obiektem strategicznym dla obronności, to jest jakby sprawa wtórna, bo można by było polemizować, czy bardziej zagrożone bezpieczeństwo jest od wody, czy od przejazdu i tak dalej. Natomiast my z tym nie polemizujemy, natomiast wiemy, że będą musiały być przeprowadzone pewne analizy, no, ekspertyzy, Danielu, tak, które... Patrząc zdroworozsądkowo, no przecież tam nie ma żadnych zasieków, tam nie ma strażnic wojskowych. Gdyby ktoś chciał coś tam je zrobić, podjedzie nocą czymkolwiek, tirem. Tak, nawet rolkami. Ja mówię, że nie trzeba jechać ciężarówką, można wysłać 10 rolkarzy z plecakami, ale to jest nasza opinia i jakby my nie chcemy tu być ekspertem, tak? Eksperci są gdzie indziej i mają za zadanie właśnie określić, czy to bezpieczeństwo jest wystarczające. Jeśli nie, to co należy zrobić, żeby to bezpieczeństwo zwiększyć. No okay, ale i na mamy, to będziemy czekać. Mamy natomiast teraz taką my, sytuację, że czekacie. No właśnie, natomiast wy co? No my po tym spotkaniu, gdzie dowiedzieliśmy się o tych pewnym jakby przedłużającej się procedurze, z panem starostą powzięliśmy inny pomysł pod rozwagę. A mianowicie mamy tak zwaną, popularnie mówiąc w Nysie, tamę wojskową. Ona jest, to jest jazd numer jeden, tak? Przebudowany w 100%, zupełnie inaczej wygląda niż to było. Kiedyś to było wąskie. Dzisiaj myśmy sobie to przemierzyli. To ma 5,5 metra jezdnia. Tak? To jest tam między Saperską a Wyspiańskiego. Między Saperską, tak? A Wyspiańskiego. Zastanawiamy się i już pracujemy nad tym, żeby oszacować pewne koszty dostosowania jakby przyczółków do tego obiektu. Na pewno ruch na tym obiekcie musiałby być jednostronny, więc zapewne regulowany światłami. Ale wydaje mi się, że
łatwiej i szybciej będziemy w stanie doprowadzić do oczekiwanego efektu, mm-hmm. czyli takiego udostępnienia do ruchu. Dlatego też nie rezygnując z zabiegów oczywiście o przejazd przez zaporę, tą główną naszą, popularnie mówiąc, tamę, czynimy starania ku temu, aby ten obiekt mostowy czy też inżynieryjny na przy Wyspiańskiego połączyć tak z drogami z jednej strony z właśnie tą ulicą Wyspiańskiego, z drugiej z ulicą Saperską i mógł stanowić przejazd w tej części miasta przez rzekę. Także no, nie szukamy na siłę winnych tego wszystkiego, natomiast no widzimy, że te procedury będą dość skomplikowane, jeśli chodzi o zaporę, i szukamy alternatywnego przejazdu. I tak jak w zeszłym tygodniu ten pomysł się zrodził, a my już dzisiaj szacujemy pewne koszty, które będziemy musieli ponieść, żeby to przygotować. I też czynimy pewne starania w stosunku do RZGW, żeby uzgodnić ewentualnie możliwość korzystania z tego. Wydaje się to być o wiele łatwiejsze niż przez zaporę główną. Rzeczywiście to świeży pomysł, szczerze mówiąc, słyszę o nim pierwszy raz od pana. Zrodził się w zeszłym tygodniu z panem starostą. Myśmy już wizytowali wielokrotnie ten obiekt, liczyliśmy, mierzyliśmy, także przygotowujemy się. Okej, będziemy trzymać rękę na pulsie, skoro już jesteśmy przy drogach, no to chciałem pana o te drogi troszeczkę podpytać, jak wygląda sprawa dróg powiatowych, bo pan za to odpowiada w starostwie, ale też szczególnie chciałbym zapytać o chodniki, a jeszcze szczególnie o chodnik w Złotogłowicach, tam słuchasz do nas dzwonił. Co z tej sprawie? No, chodnik w Złotogłowicach, drugi etap akurat, można powiedzieć, się zakończył. Tak? Trwają prace, które wcześniej nie były jakby w przedmiarach, a chcemy wyjść naprzeciw mieszkańcom i one właśnie w tej chwili są czynione, mianowicie profilujemy rowy, umacniamy rowy. Nie chcemy tylko mieszkańców zostawić z samym chodnikiem zrobionym i powiedzieć, cześć, chcieliście tego chodnika, no to macie. Natomiast o resztę będziemy się martwić kiedy indziej. Staramy się oczywiście w miarę możliwości finansowych i też pewnych ograniczeń, które niesie za sobą bardzo skomplikowany teren. No, tam przez dziesiątki lat nic się nie robiło. W Złotogłowicach mamy jeszcze o tyle specyficzną sytuację, że cała wioska jest, jak wiemy, obiektem zabytkowym wpisana do rejestrów. No, to nam przysporzyło o tyle kłopot, że odcinek, który realizowaliśmy chodnika, kosztował nas prawie dwa razy tyle niż w innych miejscowościach podobny odcinek, więc w zeszłym roku rozpoczęliśmy to przedsięwzięcie, dzisiaj kończymy drugi etap, no i trzeci etap, żeby cała wioska była miała chodnik, będzie zakończony, mam nadzieję, w przyszłym roku. No, jest tam wielki ruch w tej chwili, szczególnie kiedy są objazdy drogi krajowej, jadąc przez Prusinowice, jest tam niebezpiecznie. Równie niebezpiecznie zaczyna się robić w Niwnicy i tam rozpoczniemy pierwszy etap budowy chodnika w tym roku właśnie. Jakby kończymy postępowanie, przygotowanie do postępowania przetargowego. Chcemy to zrobić bardzo szybko, ten pierwszy etap, tak aby w kolejnych latach ponownie. No, duże inwestycje trwają, tak? Wczoraj podpisaliśmy umowę na przebudowę, czy też budowę nowego obiektu w Kałkowie, czyli nowy most plus kilometrowe dojazdy z jednej i z drugiej strony. Trwa przebudowa drogi transgranicznej Polska-Czechy. Rondo przed Białą Nyską już zaczyna przybierać swoje kształty. Nowe nawierzchnia pomiędzy miejscowościami Morów, Koperniki, czy też Morów, a Biała Nyska już się pojawiła. Pozostają jeszcze uregulowania chodnikowe, krawężnikowe, uregulowania rowów w miejscowościach. To się właśnie w tej chwili odbywa. No i przygotowujemy wielkie przedsięwzięcie, a mianowicie przebudowę ulicy Piastowskiej. Przetarg chcieliśmy, żeby był puszczony do połowy lipca. No, nie udało nam się, ale to
to jest naprawdę zbyt poważne i skomplikowane zadanie, żebyśmy mogli tutaj powiedzieć o jakiejkolwiek popełnieniu błędu. My sobie na to pozwolić nie możemy. Chciałem pana zapytać, bo podobna jest taka tendencja teraz, że o ile kiedyś się na przetargach oszczędzało, no to teraz firmy już nie oszczędzają, a wręcz ceny mają ja takie myślę, realne, można powiedzieć. Tak, ja myślę, czy pieniędzy to starczy tych na remonty? Myślę, że tak, dlatego, że to jest chyba jeden rok, w którym tak się dzieje. Kosztorysy, które były robione w roku poprzednim, wielokrotnie nie uwzględniały skoku ceny płacy minimalnej do góry, nie uwzględniały pewnych skoków cenowych, a także pewnej braku pracowników na rynku. Dzisiejsze kosztorysy, również i tą piastowską, którą no, kosztorys robiliśmy, kończyliśmy go, czy poprawialiśmy właściwie nawet w ostatnich dniach, więc on jest bardzo świeży i biorący pod uwagę te realne już zarówno skok płacy minimalnej, jak i podniesienie płacy minimalnej, jak i te wszystkie skoki cenowe, które nastąpiły. I wydaje mi się, że w tym roku tak się naprawdę działo, że były problemy, że wielokrotnie musieliśmy dokładać. Jeśli chodzi o ulicę Kolejową, za co naprawdę proszę nas nie winić, ale przepraszamy, tak? W Głuchołazach nie zrealizujemy jej w tym roku, bo trzy postępowania przetargowe nie pozwoliły nam wyłonić wykonawcy. Mieliśmy zabezpieczoną, określoną pulę pieniędzy. Okazywało się, że najniższa oferta była o 50% zakładanej kwoty więcej. No, takich pieniędzy nie byliśmy w stanie w ciągu roku znaleźć, ale zrobimy przetarg na ulicę Kolejową, tu też uspokajam, w Głuchołazach, przeprowadzimy przetarg jeszcze w grudniu tego roku, tak aby w przyszłym roku wiosną mogła być zrealizowana. Oczywiście będziemy musieli zabezpieczyć większe pieniądze niż w tym roku na ten cel, więc ja bym się, mam taką nadzieję, że te przetargi będą, dojdą już do jakiejś normy w roku przyszłym, te, które ale działają na Piastowską jeszcze w tym roku się odbędzie, tak? Tak, tak. Zakładam, że w ciągu kilkunastu dni zostanie rozpisany. No jest to potężne przedsięwzięcie. Wiemy, że tam jest potężny obiekt inżynieryjny, czyli parking podziemny na blisko 70 kilka aut. Wiemy doskonale, że musi być wybudowane rondo przed wieżą. Wiemy doskonale, że całą jezdnię, oś jezdni musimy przesunąć jakby w kierunku północnym. Nie będzie na ulicy Piastowskiej dwóch jezdni przedzielonych parkingiem ani północnym, czyli w kierunku Bastionu, czy w drugą? W kierunku rzeki. W kierunku rzeki przesuniemy jezdnię, natomiast z tamtej strony będzie parking podziemny. No i na całej reszcie długości ulicy Piastowskiej będą również parkingi równolegle do osi jezdni. Także roboty i pracy tam jest mnóstwo. Będzie wielki plac budowy w Nysie, bo i gmina przebudowuje centrum i najprawdopodobniej ruszy niedługo budowa Galerii Dekada. Wy robicie Piastowską. Będzie można przejechać przez Nysę? Ja myślę, że tak. Biorąc pod uwagę swój jakby obszar, czyli przebudowę ulicy Piastowskiej, staraliśmy się tak przygotować objazdy, czy też organizację ruchu, aby ona po pierwsze była etapowana, a po drugie no akurat w tym rejonie mamy przejazd do ulicy Armii Krajowej w kilku miejscach, więc nie szukałbym tutaj takiego możliwości potężnego zakorkowania, a poza tym będzie udostępniona już druga nitka, lada chwila obwodnicy. Jakaś konkretna data już jest zaplanowana? Nie, ja z wykonawcami, jak rozmawiałem, oni chcą zrobić to jak najszybciej. Mówią, że być może uda im się ten wrzesień, ale no tu już jakby, czy to będzie 1 września, czy 1 października, to wielkiej różnicy nie ma. Wiemy, że za chwilę będziemy odciążeni od tego ruchu z drogi 41. Pan wójt tutaj z Lubrzy był niedawno i mówił, że właśnie wszyscy wypatrują tam jadąc od strony Prudnika, kiedy będzie można tą Nysę ominąć. No tak, i muszę powiedzieć taką ciekawostkę. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich latach transport transgraniczny przeniósł się całkowicie na drogę 41. Badania pokazują, że natężenie ruchu drogą 411 z Głuchołaz jest
mniejsze, nie większe, a mniejsze. Czyli na pewno ten Prudnik Nysa w ostatnich latach no, dostał trochę więcej tego ruchu i tym bardziej no, wskazane jest, że ta, tak, dobrze, że ta nitka tej obwodnicy południowej będzie realizowana. Panie Danielu, no dobrze, samochody samochodami, ale ktoś tymi samochodami musi jeździć. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego miał tutaj mieć, no może nie filię, ale miały być tutaj prawo jazdy robione w mieście. Jakoś to ucichło. Nic nie ucichło, nie? Po prostu my pracujemy w ciszy. Szanowni Państwo, nic się nie zmieniło na razie. Trwa przygotowanie w Urzędzie Marszałkowskim do tego, abyśmy podpisali porozumienie. Ja chyba nawet dzisiaj mam otrzymać taki projekt porozumienia do akceptacji, który zostanie podpisany przez pana marszałka, pana dyrektora WORD-u i przez samorząd powiatowy o utworzeniu tej filii. My natomiast oczywiście nie próżnujemy. Wiemy, gdzie ta filia będzie, czyli na bazie PKS-u. Tam już trwają prace. Przeznaczyliśmy pieniądze. Trwają prace przystosowawcze do tego. A mianowicie trzeba przystosować zarówno te pomieszczenia, w których będą odbywać się egzaminy pisemne, te przy komputerach, pomieszczenia, w których będą egzaminatorzy, w których będą poczekalnie. Poza tym musi być przystosowany plac manewrowy. My już mamy nawet wyłonionego wykonawcę, który za chwilę zacznie to przygotowywać. Myślę, że jeszcze kilka dni i będziemy mogli jakieś zręby tych prac pokazać, żeby na zdjęciach, żeby mieszkańców uspokoić, że absolutnie z tego pomysłu nie zrezygnowaliśmy. Ani pan marszałek się nie wycofał, tylko to jest w tej chwili ta żmudna, przygotowawcza praca i tak jak mówiliśmy, jesienią chcemy, aby pierwsze egzaminy miały miejsce, najpóźniej w październiku. No to przepytamy pana starostę Czesława Biłobrana, którego w przyszłym tygodniu będziemy gościć na antenie, chyba że pan starosta gdzieś wyjeżdża na wakacje. Nie, pan starosta pracuje, pracujemy bardzo mocno, mamy kilka zadań. Myślę, że pan starosta bardzo chętnie poopowiada o innych zadaniach, co się dzieje na takim zadaniu jak tężnia w Głuchołazach. To są jakby, można powiedzieć, dzieci pana starosty, tak? To jest coś, co pan starosta sam jednoosobowo wymyślił. Się cieszą, mówią, że tam prace trwają. O policji chciałbym też zapytać, czy już będzie nowy komendant policji? Nie dostaliśmy póki co jeszcze do zaopiniowania kandydatury żadnej. Czekamy, wyczekujemy. No, nie jest to dobra sytuacja, kiedy jest tylko pełniący obowiązki. Nie wiadomo jak długo. To już się niestety przedłuża. Pan Darek Dregan jest bardzo dobrym policjantem, bardzo dobrym dowódcą, ale ma tylko pełniący obowiązki. Został komendantem? Chciałbym bardzo, jakkolwiek znając realia policji, myślę, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Mm-hmm. Tyle, to jest moja opinia oczywiście tego, który analizuje pewne wydarzenia. No czekamy. Dla służby w policji najważniejsza jest stabilizacja i spokój. I mam nadzieję, że to wszystko będzie. Zasłużony dla policji odznaka, czy też oznaczenie zasłużony dla policji otrzymał pan Czesław Biłobran, ale na stanowisko komendanta się nie wybiera. Pan starosta nadałby się pewnie i na stanowisko komendanta, natomiast faktycznie wczoraj miałem przyjemność towarzyszyć mu w tej uroczystości wręczenia mu. Chcę powiedzieć, podkreślić, że tylko dwie osoby z województwa opolskiego dostały wczoraj od komendanta głównego taki właśnie. Był zastępca komendanta głównego, pan Lach, opolanin zresztą skądinąd, który wręczył panu staroście taki medal, order zasłużony dla policji. Zostaliśmy tym samym, bo to nie tylko, pan starosta to podkreślił, że to nie tylko pan starosta, ale również wójtowie, burmistrzowie, cały samorząd powiatu. Zostaliśmy zauważeni pod tym kątem, że współpracujemy, wspieramy naszą policję. Te wszystkie zakupy samochodów, które w ostatnich latach się odbyły, było ich około 10 przy współudziale Komendy Wojewódzkiej. W tej chwili przygotowujemy przebudowę tablicy wizyjnej, ta pomoc przy pożarze. No to wszystko chyba zostało dostrzeżone i honorowane. Wydaje mi się, że bardzo ważna i pozytywna rzecz.
A tym samym, jeśli panie redaktorze, przepraszam, zaraz będziemy kontynuować, jeśli jest jeszcze czas rozmowy, ale chciałbym takiej małej prywaty, myślę, że tutaj radiowcy również się dołączą, chciałbym złożyć panu Czesławowi Biłobranowi najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin, które właśnie dzisiaj obchodzi i myślę, że razem ze współpracownikami starostwa możemy wszyscy panu staroście dzisiaj życzyć wszelkiej pomyślności. Wszelkiej pomyślności. Oczywiście dołączamy się do tych życzeń. Myślę, że słuchacze też. Panie Danielu, no nie starczyło nam czasu na porozmawianie o tej polityce, która tam się dzieje gdzieś w Warszawie. Może i dobrze, bo to człowiek się tylko denerwuje.